23 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Pierwsze wypłaty 500+ już na kontach rodziców. Masz samochód i nie masz gdzie zaparkować? Wrzucił petardę do kosza na psie odchody. Ostatni dzwonek, by zgłosić swoją posesję do konkursu. Z początkiem lipca ruszył program 500+ w nowej odsłonie. Wsparcie finansowe otrzymają rodzice i opiekunowie także na pierwsze dziecko. Zniesione zostało kryterium dochodowe. Rząd na wypłatę świadczenia ma co prawda 3 miesiące, ale w Bełchatowie pierwsze pieniądze już trafiły na konta rodziców. Wnioski o otrzymanie świadczenia 500+ można składać od 1 lipca za pośrednictwem ministerialnego portalu Empatia przez bankowość elektroniczną lub ePUAP. Dotychczas do MOPS-u wpłynęło ponad 4000 wniosków. Program cieszy się rzeczywiście dużym zainteresowaniem. Już na dzień dzisiejszy mamy ponad 4300 wniosków złożonych na świadczenie wychowawcze 500+ oraz ponad 2500 wniosków na świadczenie Dobry Start. Świadczenie 500+ będą wypłacane sukcesywnie wraz z rozpatrywaniem wniosków. Warto zaznaczyć, że w Bełchatowie pierwsze pieniądze trafiły już na konta rodziców. Pracownicy MOPS-u zatwierdzili pierwszą listę wypłat dla 203 osób. Najwięcej wniosków w formie elektronicznej, bo w takiej tylko teraz można składać, wpłynęło nam w pierwszym tygodniu i były to liczby powyżej 600, zdaje się 2 lipca dokładnie ponad 800 wniosków, więc ten pierwszy tydzień rzeczywiście spowodował, że bardzo dużo nam wniosków wpłynęło. W tej chwili około 50-60 wniosków wpływa dziennie. Mamy zgodnie z ustawą termin do wypłaty świadczeń, które wnioski zostaną złożone w miesiącach lipiec, sierpień do końca października, natomiast w tej chwili już realizujemy wypłaty. Będą one sukcesywnie realizowane, także myślę, że te terminy ustawowe zostaną na pewno dochowane, a wręcz będzie znacznie szybciej ta wypłata dokonana. Warto zaznaczyć, że po zmianach przepisów i zniesieniu kryterium dochodowego wypełnienie internetowego wniosku trwa kilka minut. Wnioski są proste, jeśli chodzi o wypełnienie, aczkolwiek zdarzają się też błędy, dlatego proszę o to, żeby uważnie czytać, ponieważ no, każdy błąd później my musimy wzywać osobę do poprawienia takiego wniosku. Jeśli chodzi o świadczenia, to tak jak już mówiłam, będą one wypłacane po prostu w miarę przerobienia przez nasz system, przez pracowników. W tej chwili mamy wydanych ponad 800 informacji na świadczenie wychowawcze 500+ i ponad 300 na świadczenie Dobry Start. Z kolei od sierpnia pojawi się możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Wnioski w tej chwili można składać w formie elektronicznej. Od 1 sierpnia będzie można składać je w formie papierowej. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że w formie papierowej będziemy przyjmować wnioski tu w siedzibie ośrodka, ale również będzie dodatkowy punkt, jak to miało miejsce w latach poprzednich, w budynku, który zajmujemy w siedzibie Wodkanu. Wnioski można składać do godziny 15:30. We wtorki do godziny 17, jeśli chodzi o tą wersję papierową, bo tak jak mówię, w formie elektronicznej całodobowo. Świadczenie nie jest opodatkowane. Rodzice otrzymają 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Grupa zajmująca się rozprowadzaniem narkotyków zatrzymana przez policję. 6 podejrzanych w wieku od 17 do 32 lat, z których 4 zostało tymczasowo aresztowanych, a 2 objęto dozorem policyjnym, działała na terenie Radomska. Wśród zatrzymanych jest również mieszkaniec Bełchatowa, który w swoim mieszkaniu uprawiał 11 krzaków konopi indyjskiej w różnej fazie wzrostu. Ponadto posiadał gotowy susz marihuany oraz amfetaminę o łącznej wadze 180 gramów. Parkowanie to często nie lada wyzwanie i nie chodzi w tym przypadku o umiejętności samych kierowców, ale o miejsca do zaparkowania. Kierowców z pewnością ucieszy informacja o nowych miejscach parkingowych. Gdzie? O tym w materiale. Każde nowe miejsce parkingowe to dobra informacja.
Zapotrzebowanie na nowe parkingi jest duże, a w obliczu rosnącej liczby samochodów to rozwiązania na wagę złota. Dodatkowych 15 miejsc parkingowych na dwóch nowych zatokach powstało w okolicach bloków numer 5 i 7 na osiedlu Binków przy ulicy Turkusowej. Nowe krawężniki, nawierzchnia z kostki betonowej i oznakowanie parkingowe kosztowało nieco ponad 50 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że to nie jedyne miejsce, gdzie powstają nowe miejsca parkingowe. W okolicach bloków numer 213 i 214 na osiedlu dolnośląskim powstają duże parkingi. Przebudowywany jest również parking w okolicach bloku numer 127 na osiedlu dolnośląskim. W planach jest także remont nawierzchni na około 30 miejsc parkingowych za blokiem numer 221. Dzięki szybkiej reakcji jednego z mieszkańców naszego miasta i zgłoszeniu sprawy strażnikom miejskim udało się ująć wandala i ukarać go mandatem karnym. Młody mężczyzna wrzucił petardę do kosza na psie odchody, w wyniku czego kosz uległ zniszczeniu. Straż miejska pilnuje porządku i po prostu tam, gdzie jest zakłócanie tego porządku, interweniujemy. W niedzielę mieszkaniec zgłosił nam na osiedlu Tysiąclecia, że młodzieńcy popisują się bardzo niepoprawnie, rzucają petardy do koszy i był świadkiem, jak właśnie taki kosz na psie odchody został rozwalony taką petardą. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. No i taki wybryk chuligański, bardzo negatywna, opisał tą osobę. Strażnicy szybko zainterweniowali, udało się ją szybko ustalić, ująć, została ukarana mandatem karnym. No nie będziemy tolerować takich zachowań. Był nam znany już wcześniej z zakłócania porządku, z zanieczyszczania miejsc publicznych, piaskownic, więc no to po prostu jest sytuacja taka, że niektórzy nie rozumieją udzielanych pouczeń, muszą być karani. Są takie sytuacje i po to jest Straż Miejska, żeby reagować, interweniować. Bardzo dziękujemy mieszkańcom, którzy również informują nas, widzą te sytuacje i szybko zwracają się o pomoc. Bo to jest wspólne dobro, to ma służyć wszystkim, to ma poprawiać porządek, stan sanitarny na osiedlach, ma po prostu czynić bardziej czyste środowisko, no więc to nikomu nie wadzi, a pomaga. Więc apelujemy również do młodzieńców, do tych, którzy chcą się tam gdzieś popisać negatywnie, żeby raczej może skorzystali z siłowni, z marszobiegów. Kiedy marzenie o posiadaniu własnego domu z ogródkiem w końcu się ziszcza, pojawia się pytanie, jak efektownie zagospodarować przestrzeń wokół domu. Pomysłów, jak podkreślają organizatorzy konkursu na najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego, mieszkańcom powiatu nie brakuje, zwłaszcza tym, którzy zgłosili się do konkursu. Warto przypomnieć, że do wygrania atrakcyjne nagrody. Starosta bełchatowski, pani Dorota Pędziwiatr, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego. Czasu na zgłoszenie zostało już bardzo niewiele, bowiem konkurs kończy się 31 lipca, także każdy, kto chciałby się jeszcze pochwalić swoją posesją, ma tylko chwilkę na zgłoszenie się. Prawo zgłoszenia posesji na konkurs ma jej właściciel lub współwłaściciel. W sierpniu komisja konkursowa zwizytuje owe posesje i oceni to, co widać z przysłowiowej drogi, według takich kryteriów jak dbałość o ład przestrzenny, wygląd, ogólne wrażenie, a także estetyka. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, co i także nas cieszy. Mieszkańcy powiatu mają naprawdę oryginalne i nietuzinkowe pomysły na swoje posesje, ale także wiedzą, o co walczą. Za pierwsze miejsce do wygrania jest 2000 zł, za drugie 1000 zł, zaś za trzecie 500 zł. Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych, bowiem nagrody są bardzo atrakcyjne, a czasu zostało już niewiele. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.